Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj firma H2O, wosk, którego jeszcze nie ma w sprzedaży i nie wiadomo, czy będzie. Napisał do mnie pan Krzysztof z tej firmy, którego serdecznie pozdrawiam, z zapytaniem, czy nie chciałbym przetestować wosk, którego jeszcze nikt nie macał. Prawdopodobnie będę pierwszym macantem, znaczy podejrzewam, że pierwsze testy w firmie wewnętrznej na pewno się odbyły. Ja będę pierwszym macantem, który publicznie pokażę ten wosk. Ty będziesz pierwszą osobą, która to zobaczy, co mnie bardzo cieszy. Tu postaram się wyrazić swoją subiektywną opinię na temat aplikacji, docierania, maskowania, jak i połysku, oczywiście też i kroplingu. Postaram się też zrobić test wytrzymałościowy. No, warunki są, raczej no nie są jakieś rewelacyjne. Akurat teraz się pogoda uspokoiła, 9 stycznia, w garażu mam 10 stopni, ale jest wilgotno. Niestety garaż mam nieogrzewany. Życie. Taki rok, a dopiero się zaczął. 9 stycznia. Co do samego wosku. Opakowanie. Naprawdę super. Czarne, matowe. A, jeszcze jedna rzecz. Bez piktogramów. Mam nadzieję, że firma, jeżeli posiadał jakieś niebezpieczne piktogramy, o tym bym nie poinformowała, żebym nie musiał wdychać jakichś niebezpiecznych substancji. Bardzo fajne, skromne, bez wyuzdania. Króciutko na temat. Elite Elite. Czarne, matowe. Bomba. Tutaj fajnie. Po odkręceniu wosku, oczywiście nie wiem, czy to jest finalne opakowanie, pokryweczka, przy której jest taki dzyndzelek, żeby dostać się do wnętrza wosku, do wnętrza opakowania. Ja już go macałem, nie wytrzymałem, także nie jest to dziewicze otworzenie. Barwa żółta. Żółciutki, tłuściutki, jak widać, jak się mieni, pięknie jak palcem przejechałem. I teraz zapach. Jakbym nie wiedział, że to jest H2O, Zymul Titanium. Znaczy nie jest to idealnie Zymul Titanium, ale pierwsze co mi przychodzi, co mi nos podpowiada, to Zymul Titanium. Super zapach, rewelacja. Aplikował będę go na wolwiaczka. Mam jeden panel bez powłoki, który służy właśnie do takich manewrów. Mam mnóstwo mikrorys, więc dzięki temu sprawdzę przyciemnienie i maskowanie. Podzielę na panel na połowę. Z jednej strony będzie na cleanerze, druga będzie, że tak powiem, jałówka. Więc cóż, idę działać, idę umyć rumaka, idę przygotować pod wosk, a Ciebie zapraszam do dalszej części filmiku. Hej!
paradise. The answer, how to reach paradise, how to be what everyone wants to be. The answer is no way.
po zabawie. Od czego zacznijmy? Pewnie od aplikacji. Aplikacja bardzo poprawna. Początkowy opór myślę, że spowodowany małą ilością wosku. Znaczy nie chciałem przeginać, żeby nie nałożyć grubo, chociaż i tak sobie pozwoliłem. Drugie podejście, no jak już tutaj aplikator się nasączył odpowiednio, jak złapał, bajka. Bez oporu, fajnie, przyjemnie. Masełko, że tak powiem, smalczyk, bardzo fajnie się aplikowało. Więc tutaj super docieranie. No i tu jest ciekawie. Tu jest ciekawie. Po 10 minutach temperatura 10 stopni w garażu i wilgotność odpowiednia, raczej nieodpowiednia, właśnie wilgotna. Po 10 minutach trochę się mazał, ale nie był to jakiś dramat, że ja musiałem walczyć, docierać, kombinować. Nie, nie. Przetarłem troszeczkę mazu, dokończyłem po wszystkim. Nie polecam mikrofibry z długim włosem. Z reguły tak po praniu, kurczę, pomimo że wyczesuję, wydmuchuję, zawsze jakiś tam pył jest. I przy tym wosku akurat niestety też jest minus, duży klej. Grube fibry klei. Aha, będziemy mieć efekty dźwiękowe, syn coś tam szaleje w warsztaciku, bawi się w ślusarza. Wybacz. Właśnie, fibry. Ten pył, no niestety zbiera. Znowu myślę, że nie byłoby tego problemu. Ja akurat uwielbiam mikrofibry K2 Moli. Moim zdaniem bomba. Jakość, cena, kurczę, no do kudeka, do wosku, petarda. Naprawdę, rewelacja. Kolejne docieranie po 3 minutach. No i tutaj mazanie ewidentne, także przy tej temperaturze niekoniecznie, też nie było dramatu, że ja go nie mogłem dotrzeć. Po prostu dłużej musiałem pomachać. Kolejna rzecz, po 20 minutach. I tu bajka. Im dłużej, tym lepiej. Podejrzewam, że w lato będzie możliwość nałożenia sobie na całe auto i później ewentualnie zebranie tego pyłu. Tutaj podobnie, tak jak zauważyłeś, pod palcem naprawdę już fajnie odparował. Przetarcie mikrofibrą, powrót drugą stroną i po temacie, i po wszystkim. Także tutaj super. Maskowanie, mistrz. No chyba wiele nie muszę tutaj dodawać. Widziałeś to na filmiku. Ogień, że tak powiem. Strona z cleanerem, to wiadomo, sam cleaner zrobił już mega robotę. Strona bez cleanera, rewelacja. Przyciemnienie również na wysokim poziomie. Kolejna rzecz, cropping. I tutaj fajnie. Fajnie, ładne kropelki, fajnie spływa. Co zauważyłem, teraz patrzę na panel, co jak polałem wodą. Więcej kropel zostało po stronie cleanera. Więc cleaner zdecydowanie ma jakiś wpływ, jeżeli chodzi o wosk. Czyli przyciemnienia i przyciemnienie, przyciąganie kurzu, więc wiadomo, zależy jaki cleaner. Ja ogólnie nie lubię cleanerów pod woski. Niektóre tego wymagają oczywiście, choćby nawet Zymul ma swój cleaner, więc tutaj bez swojego cleanera Zymul nie istnieje, nie funkcjonuje. Chociaż pojawiały się filmiki u mnie, gdzie testowałem bez cleanera. Kolejna rzecz, połysk. Przyjemny. Przyjemny, bardzo fajny. Taki ciepły bym powiedział, połysk. Kolejna rzecz, śliskość. No tu słabo, jakoś tak powiem Ci szczerze, ten poślizg nie jest jakiś mega rewelacyjny, taki średniaczek. Ogólnie, i zapach. Co mi się bardzo podoba w tym wosku, nie jest nachalny. Nie jest nachalny, nie mówi Ci cały czas, słuchaj, jestem tutaj, woskujesz fajnie. Nie, on po prostu co chwilę gdzieś tam sobie przemknie obok nosa i mówi, no woskujesz sobie właśnie fajnym smalczykiem. Bardzo mi się to podoba, że ten zapach jest przyjemny, nie narzucający, nie jest słodki. No tu jest bardzo fajna sprawa z tym. Ło, teraz to mamy sadzadło. Poczekajmy, o, przestań. Dobra, jedziemy dalej. Przyciemnienie, poślizg, tak? No to chyba wszystko, no co tu więcej mówić? Całokształt. Ogólnie bardzo fajny wosk. Przyjemny. Nie wiem, czy on pojawi się w produkcji, to już zależy wszystko od firmy H2O. Ja już chyba bym... nie będę kończył. Wpisuj szybko komentarz jaki, a niech będzie Wax. Wpisuj Wax, im szybciej, tym lepiej. Pierwsze, jak będziesz pierwszy, zgarniasz ten testerek, nie powiem jaki wosk. Pojawi się niedługo u mnie na kanale. Ja się z Tobą żegnam. Mam nadzieję, że pokazałem ten wosk tak, jak sobie to wyobrażałeś. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!